Język PHP zapewnia wsparcie dla wielu usług, technik, mechanik. Pokażę Wam to za chwilę i trochę temat omówię. Zapraszam. PHP pomaga korzystać z różnych usług, technologii, które wspiera odpowiednimi bibliotekami, funkcjami. Posiada na przykład wsparcie dla języków naturalnych, wsparcie poczty elektronicznej, kontrolę procesów, manipulację grafiką 2D, pakowanie, taka kompresja jak na przykład zip, czy kryptografię i naprawdę bardzo wiele różnych innych usług. Ich listę możecie znaleźć pod tym linkiem, który tutaj wkleiłem. Zobaczycie, naprawdę lista takich wspieranych rozwiązań jest bardzo, bardzo duża. Ja się dzisiaj skupię na dwóch, takich bardziej przykładowych, ale też wybrałem te dwie, bo bardzo się przydają. Klient URL jest pewną usługą, pewnym narzędziem, które też jeszcze za chwileczkę omówię. No a JSON to bardziej pewna forma przechowywania danych. I jeszcze taka mała uwaga. PHP nie dostarcza nam usług, ale zakłada ich istnienie. Czasami ktoś pyta, hej, dlaczego mi nie działa polecenie wysyłania poczty w PHP, skoro tutaj mam funkcję mail i parametry, wpisałem, nie działa, nie wysyła. Odpowiadam, dlatego, że widocznie w Twoim systemie nie ma usługi wysyłania poczty, czy jakiejś innej, z której korzystasz, a do której PHP mógłby się odwołać. Ewentualnie taka usługa jest, ale PHP nie ma odpowiedniej konfiguracji dostępowej dla tej usługi. Na przykład usługa pracuje na jakimś niestandardowym porcie i PHP o tym po prostu nie wie, albo nie wiadomo, w jakim katalogu są pliki powiązane z tą usługą. Zatem PHP działa, wykorzystując jakieś istniejące usługi i dostarcza narzędzia, które z tymi usługami współpracują, ale ich nie instaluje, nie posiada wewnętrznie. Okay? Programowanie, umiejętność programowania jest w zasadzie tylko pewnym narzędziem, taką cegiełką faktycznie niezbędną, ale absolutnie niewystarczającą. Musimy jeszcze poznać otoczkę, usługi, pewne istotne mechanizmy, które dopiero te nasze umiejętności programowania wiążą, wykorzystują, bazują, współpracują z nimi. Trochę przypomina to sytuację, którą tutaj opisałem, że to jest jak z jazdą samochodem. Żeby włączyć się do ruchu drogowego, nie wystarczy tylko tyle, że ja sobie umiem jeździć prosto, a nawet czasem skręcić w lewo, w prawo, a w niektórych przypadkach nawet cofnąć się i zaparkować. To wciąż za mało. Ja muszę jeszcze poznać zasady ruchu, poznać znaki drogowe, rozpoznać wóz policyjny, fotoradar, wiedzieć co to chodnik, nie? Rozumiecie? Nie jestem sam ze swoją umiejętnością jazdy. To za mało. Muszę poznać wiele otaczających ten samochód rzeczywistości, żeby się w tym odnaleźć, tak jechać, żeby siebie, kogoś nie uszkodzić, nie zabić i żeby w ogóle dojechać do celu. Można w ten sposób myśleć właśnie o programowaniu i PHP pozwala nam szeroko tutaj korzystać z tych różnych usług, które same nie są PHP-em, ale PHP dostarcza narzędzia, aby je integrować, powiązać i stworzyć ciekawą platformę, ciekawą aplikację. No to przejdźmy już do tych naszych dwóch przykładów. PHP zapewnia wsparcie dla biblioteki CURL. Czytamy o niej tak na Wikipedii polskiej. Umożliwia wysyłanie zapytań HTTP, w tym pobieranie z serwerów stron i plików, a także wysyłanie treści formularzy. Ułatwia tworzenie aplikacji korzystających z protokołu HTTP. Biblioteka CURL posiada ogromne możliwości i podstawowym zastosowaniem jest tworzenie sprzęgów w złożonych systemach opartych o technologie webowe. I tutaj CURL obsługuje protokoły i tu jest cała lista, to nie tylko HTTP, jest tam tego mnóstwo, jak chociażby SMTP, wysyłanie poczty, czy na przykład, tu patrzę, IMAP, też związane z pocztą, albo FTP, serwer plików, ok? Resztę sobie przeczytajcie. Jest taka biblioteka, proszę bardzo, mamy ją obecną w PHP-ie i przypomnę, pozwala w takiej pierwszej podstawowej funkcjonalności wykorzystywać połączenia klient-serwer. Zatem tutaj mamy właśnie przykład, jak połączyć się ze stroną, taką stroną www, zadać jej żądanie, wysłać do niej żądanie i pobrać stronę. Tyle tylko, że my ją pobierzemy nie na przeglądarkę, ale właśnie na nasze standardowe wyjście. Czyli po prostu ściągniemy sobie do PHP-a to, co nam serwer www odesłał.
odsyła do nas stronę, wiadomo. No i właśnie my tę stronę sobie pobierzemy. W tej stronie może być wszystko, jakieś formularze, czy po prostu prezentacja, czy jakieś inne jeszcze rzeczy, jakie tylko na stronie możemy znaleźć. Dzięki CURL mogę to pobrać, ale właśnie do wnętrza PHP zassać i coś z tym sobie zrobić. No to zobaczcie już, jak to działa. W pierwszej linijce funkcja CURL init inicjuje obiekt, który będzie reprezentował połączenie z serwerem. Tutaj to C jest takim uchwytem do tego, co za chwilę się stanie, czyli do tego nawiązanego połączenia. Muszę teraz skonfigurować, zanim stanie się to połączenie aktywnym, muszę sobie ten obiekt C troszkę skonfigurować. Ja tutaj trzy przykładowe opcje pokazałem. One się ściśle wiążą na przykład z obsługą nagłówków w protokole HTTP, ale nie tylko. Tutaj pod tym linkiem zobaczycie no po prostu multum opcji, które można ustawić, zanim jeszcze nastąpi połączenie z serwerem. Ja pokażę Wam trzy najprostsze. Tutaj jest jakiś adres strony URL, z którą za chwileczkę się połączę. Teraz informuję tutaj mojego klienta, że chciałbym otrzymać zwrotnie nagłówek i chciałbym nie otrzymać treści. Czyli tak naprawdę nie wyświetlę sobie treści strony, którą za chwilę stąd pobiorę, tylko sam nagłówek. Jak się prosi serwer, oddaj mi stronę, pokaż co tam masz, czyli po prostu jak w przeglądarce wpisujemy adres, na przykład webjasiek.pl, enter, to coś się ładuje, prawda? No i to co się ładuje, to jest efekt końcowy przetworzony przez przeglądarkę, ale to co tam przychodzi, te bebechy, no tam są właśnie takie informacje zaszyte, jak nagłówek, ciało tej strony i tak dalej. Ja tu właśnie powiedziałem, słuchaj, daj mi nagłówek, nie pobieraj ciała. Chcę sam nagłówek sobie tutaj uzyskać. No i co? Wykonujemy to. Ja tutaj wykonuję to poleceniem CURL exec. O, tam execution. No nie, podaję właśnie ten mój obiekt C i w tym momencie nastąpi połączenie. Tutaj zostanie zwrócony wynik. I teraz uwaga, ten wynik to jest tylko prawda, fałsz i ten CURL exec, on domyślnie wyświetla wszystko na wyjście, czyli tak naprawdę od razu wypluje nam to wszystko na konsolę. Zobaczcie, to się stało, ja to może jeszcze raz uruchomię. O, i tu idźmy na górę, zobaczcie, o, to zostało zwrócone. Czyli tutaj już ta funkcja od razu wypluła nam na wyjście, coś takiego. I widzimy, że jest to nagłówek strony HTTP. Tu jakieś tam informacje związane z tym protokołem. Nie będziemy tego analizować, bo nie o tym jest ten odcinek. Tutaj sprawdzam, czy aby się w ogóle udało. Ten result tam przechowuje, prawda, fałsz. No, jeśli się udało i ten CURL nie ma żadnego błędu, czyli z tym moim obiektem C tutaj zainicjowanym nie wiąże się żaden błąd, to sobie jeszcze wyświetlam, o właśnie tutaj, pełną informację o tym obiekcie C. No to sobie co wyświetliłem? A no właśnie to, zobaczcie, ile z tym obiektem C wiąże się tutaj przeróżnych informacji. A no na przykład taka, czy tutaj coś zostało wysłane, jaki plik, kiedy, z jakiej strony, czy to plik tekstowy, jakiego formatu, o tu na przykład zwykły HTML się pobrał z tego serwera, czyli ten webjasiek.pl po połączeniu się z nim odesłał stronę. Zobaczcie, jeżeli orientujecie się, to nawet, o, widzicie, tu mamy, że na przykład łączyłem się z portem 80, tu mam IPIC, gdzie ten serwer webjasiek.pl pracuje, pod jakim IPIC-iem i tak dalej. No właśnie, cała obsługa połączenia, masę informacji. Co z tym zrobimy? A to już od programisty zależy. Tu jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. Jakbyśmy chcieli sobie coś takiego pobrać, raz jeszcze, ale właśnie nie wyrzucać tego tak jak tutaj od razu na ekran, ale jakoś przechwycić do może jakiejś zmiennej tekstowej. Można to zrobić. Już pokazuję jak. Służy do tego specjalna funkcja OBSTART. Ta funkcja sprawia, że standardowe wyjście, w tym wypadku konsola, nie będzie funkcjonować. Jak coś będziemy chcieli tam wysłać, to się tam nie wyśle. Czyli wszystkie funkcje echo, czy chociażby właśnie CURL exec, nie wyślą na standardowe wyjście tego, co tam sobie wyświetlają. Co się z tym dzieje? Trafia to wszystko do jakiegoś bufora. Zatem, kiedy tutaj jeszcze raz łączę się z serwerem webjasiek.pl o takim URL-u, pobieram sobie tam to, co mi tam zwróci ta stronka, nie wywala tego od razu na ekran, tylko ląduje to w specjalnym buforze. I teraz mogę sobie pobrać to, co jest w tym buforze, tą właśnie funkcją obgetContents i zapisać do jakiejś tam zmiennej. Następnie przywracam to standardowe wyjście, czyszczę ten bufor, no a tu mogę sobie już wyświetlić, co tam przechwyciłem. I tu widzimy, oto jest właśnie już tak wyświetlone przez funkcję echo. Ja już jestem tutaj
zamieniony na string, ok? To, co tutaj nasze execution pobrało, wykonało, trafiło do pliku. Przy okazji możecie się pobawić, na przykład zobaczyć, co się pobierze, gdy wpiszecie, żeby tutaj nobody było false, czyli żeby jednak ciało pobrał, co się wtedy wyświetli, a to sobie sprawdźcie sami. No i to jest właśnie prosty przykład wykorzystania tejże CURL. No to idziemy dalej. JSON. JavaScript Object Notation. Czytamy w Wikipedii Polskiej, lekki format wymiany danych komputerowych. JSON jest formatem tekstowym, bazującym na podzbiorze języka JavaScript. OK? Mówiąc krótko, jest to pewien tekstowy sposób przechowywania danych. OK? Często będzie wykorzystywany, co w przyszłości, zobaczycie, jest dosyć istotne. Co więc robimy? Musimy najpierw mieć jakieś dane, ponieważ tutaj PHP pozwala nam z danych, które ma normalnie w zmiennych, w tablicach czy nawet w obiektach, pozwala nam te dane przechować właśnie w tym JSONie, tak to ujmę. Zobaczmy więc. Jakaś fikcyjna klasa, która tutaj bazuje na standardowej klasie. W środku jakieś pole, jakiś konstruktor, który tu przyjmuje wartość. Nieistotne. Mamy klasę mutanta. Tworzę sobie obiekt mutant, który ma jedną cechę, właśnie super mutant from Vegas. OK, nieistotne. Teraz tworzę jakąś zmienną, która tu jest tablicą, widzimy, i w środku pakuję przeróżne informacje. OK, jakieś sobie tu poczytajcie. Zwykłe klucze wartości, klucze z tablicami, w tablicach znów klucze, a w środku kluczy kolejne tablice. Całkiem skomplikowana strukturka z jakimiś wartościami. Jednym z tutaj elementów tej tablicy jest, a no właśnie taka para, secret, i tu mamy tego mutanta, o zobaczcie, czyli mój obiekt, czyli nawet sobie tu obiekt włożyłem, albo jakąś bardzo, bardzo dużą liczbę. No i teraz jak wykorzystać tego JSON, jak go uzyskać, jak zamienić to na ten format JSON? Banalnie, popatrzcie, funkcja JSON encode podaje cały source, tym source'em jest cała ta moja tutaj tabelka, a ta funkcja wypluwa mi format JSON code. Jak to wyświetlę, to zobaczcie, tutaj on się znajduje, to jest ta linijka. Widzicie? I tu jest zakodowane wszystko, co tam było, włącznie z obiektem i tak dalej, tym obiektem klasy mutant. Wszystko tu jest zapisane. Jak to teraz odwrócić? Ano można odwrócić. Nie do końca, zobaczymy, czy wyłapiecie, czy tak wszystko idealnie się nam odtworzyło. Ale spróbujmy zobaczyć, co się odtworzy. Zróbmy więc operację odwrotną. Popatrzcie, teraz zdekodujemy taki format. Mamy ten format JSON tutaj, w tej zmiennej JSON code. I tu ją podaję jako argument do funkcji JSON decode. Tak? Logicznie. I to, co zostanie tutaj zwrócone jako zdekodowana wartość, to już właśnie będzie moja z powrotem taka struktura jak to. Czy identyczna? To zaraz zobaczymy. Uwaga, najpierw jednak parametry. Otóż dekodujemy ten wcześniej utworzony JSON i tu mamy dwa takie parametry. Jak tu będzie false, to znaczy, że przy tym dekodowaniu odtworzony obiekt będzie obiektem standardowej klasy, czyli nie będzie tablicą tutaj asocjacyjną, a jeżeli będzie prawdą, jeżeli tu wstawimy true, to będziemy mieli do czynienia z tablicą asocjacyjną. Jeszcze jest tutaj liczba, to jest taka głębokość rekurencji, czyli ile jest zagnieżdżeń w tej tablicy, zagnieżdżeń, w której jest tablica, w którą jak się zagnieżdżę, to tam może być tablica, to jest jakby taki poziom rekurencji, jak głęboko mogę wejść. Jeżeli dam za mały, to mogę nie przeczytać tych danych, obiekt się nie zdekoduje. Ja dałem 4, bo od tego momentu spokojnie wszystko tutaj zostanie zdekodowane i wcześniej też wiemy jakby, jak głęboko to sięga. Tutaj 4 to jest ten maksymalny stopień. Jeżeli bym tu dał bardzo dużą liczbę, nie ma problemu. No i zobaczcie tylko, jaki jest efekt po zdekodowaniu. Po pierwsze mamy tu false, zatem będzie to standardowa klasa i zobaczcie, nasz decode jest obiektem, który zawiera w sobie wszystko tam, co było na początku. Name Tomasz, last name Szamot i tak dalej, ale zwróćcie uwagę, jakiej klasy jest mój super mutant from Vegas. Otóż nie jest klasy mutant, jest klasy, o właśnie, std class. To jest ta różnica. W sumie
mieliście to sami wyłapać. No ale już powiedziałem. Tak więc to wygląda po wyświetleniu i to jest już zdekodowany obiekt, nie tablica asocjacyjna, obiekt. Gdybyśmy chcieli tablicę, to tu byśmy zrobili true. No i jeszcze końcówka. Gdyby w naszym kodowaniu, dekodowaniu JSON-a coś poszło nie tak, mamy tu funkcję JSON Last Error Message, która wyświetli, czy był problem, czy nie było problemu. A wracając do naszego dekodowania, jeden z parametrów jeszcze tutaj wcześniej nie podałem, pominąłem, teraz mówię. Otóż na końcu mamy czwartą możliwość, czwarty parametr, to jest podanie pewnych opcji tego dekodowania. Jedną z nich jest na przykład zamiana przy dekodowaniu bardzo dużych liczb na napis. A zobaczcie, tutaj dekodujemy taki ręcznie wpisany napis, który jest właśnie w tym formacie JSON. Chcemy to zamienić na tablicę asocjacyjną. Dałem ogromną ilość głębokości tej rekurencji, bez sensu taka duża, ale wiem, że wtedy wszystko zadziała. No i właśnie pewną opcję, żeby biginty traktować jako stringi. Efekt, kiedy sobie zdekodujemy tutaj to wszystko i zapiszemy do zmiennej decode i tutaj sobie wywołamy właśnie decode.number, to zobaczcie, wcześniej też takie coś było, ale zostało to zdekodowane jako liczba float jakiejś tam postaci tutaj naukowej, a tutaj jest zdekodowana jako napis, nie jako liczba, po prostu jako napis. Ok? I tutaj jak sobie to wyświetlimy, to rzeczywiście mamy przechowywany number string i tu jest całość jako napis, widzimy na 100% typ string. JSON. A na koniec mała ciekawostka, kompletnie off topic. Otóż jeden z widzów zauważył, że instrukcja break może być użyta w trochę inny sposób niż pokazałem. Ściślej, że nie musi wychodzić tylko z jednej pętli, ale może wyjść z pętli, w których jest zagnieżdżona, tak jakby tych, które są wyżej od tej, z której wyszła. Czyli takie zagnieżdżane pętle, jeden break może mnie z nich wszystkich wyprowadzić, bo sam break niekoniecznie. Zobaczcie, prosty przykład na koniec. Mam dwie tablice. W pierwszej 1, 2, 3, 4, w drugiej 10, 20, 30, 40 i teraz zagłębiam sobie pętlę w pętli. OK? Obie pętle przechodzą przez kolejne elementy. Pierwsza, ta zewnętrzna, przechodzi przez elementy pierwszej tablicy, wewnętrzna drugiej. I tak jest za każdym razem w przykładzie. Jeżeli po prostu użyłbym breaka, już wiemy co to robi, to on wychodzi zawsze z pętli, w której się znajduje. Zatem wykonywać się będzie tylko ta zewnętrzna pętla, a ta będzie się wykonywać w ten sposób, że tylko raz się wykona wyświetlenie pierwszego tutaj elementu B, jednego z tych elementów, czyli dziesiątki, a potem będziemy ciągle wychodzić z tej pętli. Zatem ta się wykona tyle razy, ile ma elementów, ta za każdym razem tylko będzie się wykonywała jeden raz, a potem z tej pętli wyjdziemy. Tak, z breakiem jest wszędzie, to już wiemy. Efekt. Ta część kodu wyświetli coś takiego. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, tak? Bo tu będzie ciągle tylko dziesiątka i break. Do 20, 30, 40 nie dojdziemy. Ale jeżeli bym użył break 2, to oznacza, że opuszczę nie tylko tę pętlę, ale i tę wyższą, czyli jakby dwa poziomy wyskoczymy stąd. Co się więc stanie, gdy zamiast break będzie break 2? Otóż wyświetli się tylko 10, bo tak, ten for each wejdziemy do środka, wejdziemy teraz do tego for each'a, wyświetlimy pierwszy element jako B i breakniemy się z obu pętli. No i mamy tutaj tylko dyszkę, jest to w tej linijce, break 2 zadziałał. To samo zresztą dotyczy continue, czyli nie wychodzę z pętli, ale przechodzę od razu do następnego kroku. Continue 2 oznacza, że przechodzę do następnego kroku pętli wyższej. Czyli zobaczcie, for each, tutaj identyczny układ, ale co? Wyświetlam sobie jakieś A, następnie wchodzę tu i od razu przechodzę do następnego kroku tejże pętli wyżej. Tak? Więc w praktyce ta pętla w ogóle będzie ominięta, a ja z wnętrza tej pętli wewnętrznej będę sobie przechodził do następnego kroku pętli zewnętrznej. Continue 2. Efekt? Wyświetlą się tylko elementy 1, 2, 3, 4. No i to jest właśnie w tym miejscu. Taka mała dygresja off topic. Powiedzmy, że uzupełnienie instrukcji break i continue. Tyle na dzisiaj. Dzięki. Trzymajcie się.